witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, dzisiaj was zapraszam na comiesięczny haul kosmetyczny. Zobaczcie, jakie nowości u mnie zagościły w październiku. Choć chcę wam również pokazać trzy książki. O. Przepraszam was za moją głupawkę, ale dzisiaj nie jest mój dzień. Ciągle coś mi przerywa, nie mogę się wysłowić, a kiedy już w końcu usiadłam i nagrałam, to wyskoczył mi błąd karty pamięci i musiałam ją sformatować, więc naprawdę dzisiaj jest wszystko przeciwko mnie, abstrahując, że dzisiaj jest dzisiaj, także pogoda jest taka, że najchętniej człowiek, wiecie, zagrzebałby się pod kołderkę i się stamtąd nie ruszał. Jest ble, ble. Zapraszam was gorąco do oglądania, linki do wszystkich produktów w opisie, nie wiem czy już to mówiłam czy nie, lecimy drogeryjnie, bardzo dużo produktów, dużo Rossmana, ale najpierw sobie zaczniemy od La Rosa. I produkt numer jeden, który jest zdecydowanie nowością w asortymencie drogerii La Rosa, bo absolutnie go nie kojarzę. Jest to moja ulubiona marka produktów do zadań specjalnych, czyli Some By Me. I mamy tutaj, słuchajcie, maseczkę do twarzy z glinką i maczą, która nazywa się Super Matcha Pore Clean Clay Mask. I ma być to bardzo intensywnie oczyszczająca maseczka, także nawet takie zaskórniki mają zostać dzięki niej wyeliminowane. Mamy tutaj 100 ml produkt, ja mogę wam zdradzić, że już jej użyłam kilkukrotnie i no, jest to coś bardzo, bardzo godnego polecenia i opowiedzenia wam na pewno więcej o tym produkcie, bo jestem zakochana. A wiecie, że z tymi maskami oczyszczającymi u mnie jest trudniej, no bo maska nawilżająca, no to ustalmy sobie szczerze, nie trzeba tam się dużo nasilić, aby nawilżyć tą skórę. Natomiast maska oczyszczająca, no to już dla mnie jest jakby wyzwanie, żeby produkt sprostał moim oczekiwaniom. Tak wygląda opakowanie, tak jak wspomniałam, więcej wam o niej opowiem jeszcze, jak jej troszkę poużywam. Natomiast jeżeli szukacie takiej maski, jesteście teraz na takim etapie, to już teraz mogę powiedzieć wam, że myślę, że nie będziecie narzekać, jeżeli ją kupicie. Ona nie jest droga w stosunku do na przykład masek z The Body Shop, kosztuje 69 zł, no minus te 10% rabatu ode mnie, który macie na stałe, więc jakby co już daje znać, że produkt jest wart zainteresowania. Dalej mam trzy maseczki, maseczki, których też nigdy wcześniej nie miałam, czyli takie Jelly Pack i są to maseczki marki Jadach. One również wychodzą bardzo korzystnie cenowo. Tutaj mam maseczkę rozświetlającą, maseczkę rewitalizującą i maseczkę kojącą. Opakowania przeurocze, zobaczymy jak będą się sprawdzały. I wydaje mi się, że ponieważ one są jelly, to obstawiam, że one właśnie nie są, nawet na pewno, nie są maską na klasycznej płachcie, tylko właśnie one będą jakieś takie gelowate. I jak jesteśmy przy marce właśnie Jadach, tak na nią mówmy, to mam tutaj również dwa produkty z serii Cactus, krem nawilżający oraz toner nawilżający do twarzy. Są to produkty, w których znajdziemy aż 70%, tutaj mamy kaktusa, a tutaj 87% ekstrakta właśnie z owego kaktusa, a więc one mają być zarówno nawilżające, jak i takie bardziej, jak to powiedzieć ładnie, odbudowujące. No, tak coś czuję. Jeśli chodzi o toner, to on również wykazuje lekkie działanie eksfoliujące na skórek i zapewne chodzi w tym o to, aby po prostu te substancje nawilżające mogły lepiej wejść, wiecie, w troszeczkę głębsze warstwy skóry. Toner będzie musiał u mnie odrobinkę poczekać, bo w tym momencie używam czegoś innego. Natomiast krem, mam nadzieję, że jakoś w miarę szybko zacznę go używać, bo powiem prawdę, tutaj ten opis jest dosyć interesujący. Mam również płatki hydrożelowe pod oczy. Wiem, że wiele z was woli płatki hydrożelowe niż te, które ja osobiście kocham, a więc płatki Petit Fee, marki Petit Fee z beta-glukanem, które są takie jak maseczki na płachcie. Ja mam na temat swoją teorię, bo może nie używałyście tamtych. Tych konkretnych z Petit Fee, tylko na przykład mieliście kiedyś te Sephory, choć ja te Sephory też szczerze mówiąc lubiłam. No nieważne, wiele z was woli płatki hydrożelowe, ja wolę tamte, ale mam tutaj Redfoot Energy Eye Patch i są to właśnie płatki hydrożelowe, 60 sztuk płatków, więc będę się brała za ich testy jak najbardziej, płatki lądują w lodówie. I zobaczymy, czy będą fajne, czy sprostają moim oczekiwaniom i jak mają się przede wszystkim do tej mojej klasyki, jaką są te właśnie z Petit Fee.
Mam również żel do mycia twarzy. Poprosiłam La Rose o jakiś fajny żel do mycia twarzy. Powiem wam, mój mi się skończył i totalnie nie miałam koncepcji. Autentyk. I wybrano dla mnie orientane. No i ten żel ma być bardzo fajny. Jest to żel oczywiście do mycia twarzy z drobinkami ryżu, aloes i jaśmin. Produkt 100% naturalny. Powiem wam, że ja z orientane za bardzo kosmetyków nie używałam, nie licząc właśnie jakichś maseczek w płachcie. Więc nie wiem nawet czego się spodziewać, czy to będzie żel taki właśnie mocniej myjący, o jaki mi chodziło, czy raczej będzie taki delikatniejszy. Zastanawiają mnie też te drobinki ryżu, czy one będą delikatnie eksfoliować na skórę. No i kochani, chciałam wam jeszcze szybciutko, zanim przejdziemy do dalszej części zakupów, pokazać trzy książki. Pierwsza książka, Karolina Wilczyńska, Światło w jej oczach, to jest książka z wydawnictwa Czwarta Strona. Dajcie znać, kto czeka na kalendarz Czwartej Strony, adwentowy, oczywiście do obejrzenia u mnie na kanale, no bo on jest nie do kupienia dla klientów. To jest taka paczka PR-owa. No mam nadzieję, że w tym roku będzie, bo nie ukrywam, że już pytałam Czwartej Strony, powiedzieli, że no na razie tam powoli planują, więc mam nadzieję, że mnie uwzględnią w tych planach, bo widziałam, że już są zapowiedzi świątecznych książek, jak co roku właśnie tego wydawnictwa. Tutaj mam książkę Karoliny Wilczyńskiej. Ta książka mnie zainteresowała, pamiętam, że zainteresowała mnie ze względu na opis, że tutaj autorka, teraz nie chcę was prowadzić w błąd, jakby zaczerpnęła z opowieści różnych właśnie kobiet i stworzyła tą książkę. Muszę ją w końcu przeczytać i na pewno opowiem wam o niej. Tutaj mam rzecz, którą już wam pokazywałam, a więc Twój czas, notes Agaty Przybyłek. Świetna rzecz, myślę, że również na, no, o coś poprosimy, na prezent. Niekoniecznie świąteczny. Jest to notes do samodzielnego jakby uzupełniania, czyli tutaj nie mamy, to nie jest kalendarz, tak? Czyli możemy w każdym momencie roku go zacząć. Każdy miesiąc poprzedzony jest taką, wiecie, rozpiską jakby całego miesiąca. Następnie mamy tutaj miejsce na zapisanie jakichś notatek per dzień i całą stronę na dodatkowe notatki. Dodatkowo mamy tutaj również możliwość monitorowania dobrych nawyków, spotkania z naturą. Bardzo naprawdę ładnie wydany notes. Prezentuje się to ekstra w takim właśnie naturalnym wydaniu. I ostatnia rzecz to jest propozycja pewnie bardziej albo dla osób z Warszawy, albo dla osób, które chcą się wybrać na wycieczkę do Warszawy, a więc przewodnik popowstańczej w Warszawie. Kupiłam tą książkę, ona jest wydana już jakiś czas temu, w 2014 roku. No to już 6 lat temu. No nieważne, jest to, słuchajcie, książka, która mówi... książka... taki przewodnik, no, ze zdjęciami, Boże, nie mogę się, przepraszam, wysłowić, z lokalizacją tych miejsc i opisem jakby co działo się w tych właśnie miejscach w trakcie powstania, w trakcie wojny. Ja ją właśnie kupiłam z tego względu, że na pewno ją kupiłam na taniej książce i kupiłam ją za jakieś bardzo małe pieniądze, ona tutaj okładkowo kosztuje 34,90 i ja ją kupiłam z tego względu, że faktycznie te miejsca mogą przestać istnieć. Trudno jest w ogóle znaleźć taką mapę miejsc. Kiedyś się tym mocno interesowałam i szukałam tych miejsc, więc pomyślałam, że taka książka to jest stosunkowo mało tekstu, więcej jakichś obrazków, ale jest to jakiś punkt wyjścia do tego, aby znaleźć informacje, większą ilość informacji o konkretnych miejscach czy o konkretnych ludziach. Więc jeżeli czymś takim się interesujecie, to polecam, natomiast nie liczcie na to, że tutaj będą jakieś długie historie danych miejsc, czy jakiś, jakby taka wartość będzie duża, że tak powiem, merytoryczna, bo nie, bo to jest po prostu przewodnik. O! Teraz chcę wam pokazać taką malutką przesyłkę w związku z tym, że brałam udział w Meet Beauty, to jest taka konferencja dla influencerów i w tym roku ta konferencja odbywała się w formie online i w związku z tym przygotowano, zawsze się dostaje jakieś tam gifty, natomiast w tym roku też te gifty były troszeczkę jakby mniejsze. I pierwsza rzecz to jest szampon. Szampon do włosów marki Biowax z serii Botanik. I w pierwszej chwili mówię, szampon, okej, idzie do oddania, ja mam swoje szampony, ja nie potrzebuję. Ale jest to szampon oczyszczający octowy, który między innymi zawiera ocety jabłkowe, rozmaryn i tatarak. Więc uznałam, że spoko, sprawdzę go. Nie wiem, czy jest to szampon do takiego mycia codziennego włosów, bo jeżeli faktycznie on ma być mocny i tego octu faktycznie jest tam odpowiednia ilość, to to powinien być taki szampon do używania, tak jak ten mój z Anwen, a więc taki do raz w tygodniu.
No zobaczymy, czy to jest właśnie pis na wodę fotomontaż z tym octem, czy on jest taki faktycznie zajzajerowaty. Na pewno dam Wam znać, bo szampon idzie u mnie do użytku. Ale tak jak mówię, właśnie tak myślę, że raz w tygodniu. I do tego również dostałam z tej samej serii taką saszetkę z maską po prostu intensywnie regenerującą do włosów. No i kolejna rzecz, ja nie mam jakby, wiecie, zwyczaju jakby narzekać, ale tutaj chyba coś się dziwnego zadziało, albo ja nie kumam. Nie wiem, czy znacie takie coś i jeżeli znacie, to dajcie znać, bo to jest Terranova, to kosztuje 250 zł. Szeroki wachlarz działania, maca i reishi. To jest jakaś taka super mieszanka, suplement diety, który można pić albo z wodą, albo z jogurtem, albo z owocami, albo coś. Próbowałam znaleźć informację, co to dokładnie robi i wszędzie, gdzie szukałam, to wyskakiwało mi na zasadzie, że to robi wszystko. Jak coś tak robi wszystko, to dla mnie nie robi nic. Nie wiem. Produkt, mówię, turbo drogi, on zawiera jakieś enzymy trawienne, jakieś mikroflory, więc może to jest coś fajnego, tylko że jest jeden problem z tym produktem, a mianowicie, to jest najlepiej spożyć przed końcem i jest 10 łamane na 20. I to mi sugeruje, że to jest najlepiej spożyć przed końcem października, a to starcza na 28 dni. A dzisiaj jest który? 14? 13? 13. Nie, może zapytam koleżanki, czy ona to chce. Ja chyba się nie zdecyduję pić tego. Na owej konferencji Meet Beauty był również wykład, turbo wykład, słuchajcie, pani z Uzdrowisko, jednej założycielek marki Uzdrowisko. I kobitka naprawdę była prześwietna, oni mają w ogóle swój kanał na YouTube. I to w jaki łatwy sposób, przystępny sposób opowiadała o działaniu kosmetyków, to było coś niesamowitego. I z tej marki też dostałyśmy produkty. Pierwszy produkt to jest fitoaktywny tonik esencja bezwacikowy nawilżający. O tym właśnie produkcie, wydaje mi się, że pani Ania, ale teraz nie dam sobie głowy uciąć, mówiła naprawdę sporo, tyle że to było 12 września i już nie do końca pamiętam, co mówiła. A, wiem, że to jest właśnie napar z nagietka, że ona mówi, jaka jest różnica, jeśli chodzi o hydrolat, a o napar. Że wiecie, że hydrolat jest jakby no lżejszy, a napar, jak sama nazwa wskazuje, jest czymś takim bardzo mocno wyciągającym to, co dobre z tego, z czego ten napar tworzymy. Dajcie w ogóle znać, czy wyście używały Uzdrowiska, no i tu jest normalna ludzka data, 2022 rok. Czy wy używałyście jakichś kosmetyków właśnie z tej marki i jak one wam się sprawdzają? Ja bardzo jestem tego ciekawa, tylko że jest to kolejny tonik esencja, a ja, jak wiecie, tego mam tyle. Dalej mam fitodozująca ampułka booster, wzmacniająca i odbudowująca. I to jest również coś intrygującego. Są fitonośniki, witamina B3, kwas hialuronowy 4D. Muszę jeszcze więcej, mówię, o tych kosmetykach poczytać, bo wszystko, co miałam w swojej głowie właśnie we wrześniu, już z niej wyparowało. I trzeci produkt to jest krem fitodozujący, wieczorny krem redukujący zmarszczki. To jest 98% składników pochodzenia naturalnego i o ile się nie mylę, mam nadzieję, że teraz nikogo nie wprowadzam w błąd, to kosmetyki marki Uzdrowisko nie są kosmetykami jakimiś drogimi, więc no, ciekawe. Mówię, bardzo, bardzo mi się podobał wykład, bardzo mi się podobała, że tak powiem, ta pani i zasubskrybowałam kanał i wiem, że teraz jest wrzucony filmik, jak to jest z testowaniem kosmetyków na zwierzętach, tylko jeszcze tego filmu nie obejrzałam. O, dobra, lecimy dalej. Klasyczny Rossmann Isana Good Dreams, a więc mój płyn do kąpieli, lawenda i, przepraszam, że tak gadam, i olejek waniliowy. To jest coś, jak nie mam koncepcji i szkoda mi już kasy, to kupuję. Dolewam do tego trochę olejku lawendowego i mam całkiem spoko kąpiel. Ale również zdecydowałam się na coś droższego. Mówiłam, że dzisiaj nie jest mój dzień, jeszcze mi wszystko co leci. Zdecydowałam się również na coś droższego, co moim zdaniem już miałam, a potem sobie pomyślałam, że mylę to z Dresner Essence, ale z tego chyba miałam te miniaturki i jest to mocno relaksujący taki płyn do kąpieli marki Kneipp. Marka Kneipp jest dostępna w Rossmanie, bo to właśnie kupiłam w owym Rossmanie. I to jest taki płyn, znaczy oni to nazywają bath oil, więc to jest, powiedzmy, niech będzie olejek do kąpieli. Tego niewiele potrzeba, to jest niebieskie, to lekko zabarwia wodę i ma dosyć intensywny zapach.
i stwierdziłam, że właśnie na takie jesienne wieczory będzie idealne. Jakby co, polecam w ogóle te produkty, choć moim zdaniem lepsze są właśnie marki Drezner Essence, która nie jest u nas za bardzo dostępna w Polsce, nie jest tak popularna. Również z marki Kneipp wzięłam sól do kąpieli, która po prostu się nazywa Cold Season i jest to sól z eukaliptusem. Ja kocham takie zapachy, już wiem, że mój mąż na pewno będzie chciał mi ją też podebrać. Słuchajcie, to jest taki eukaliptus, że tym naprawdę można się inhalować. O wow, o wow. Od razu mi się naprawdę przypominają czasy sanatorium i inhalacji, więc to będzie... Ja już wiem, że to będzie po prostu hit. Oczywiście te produkty marki Kneipp no, nie należą do najtańszych i... Znaczy nie są jakoś też bardzo drogie, ale... Kupiłam też takie coś. Isana Kids bąbelkowa kąpiel 2 w 1. Jest to produkt dedykowany dzieciaczkom. Wyczaruje... Już myślałam, że mi, słuchajcie, znowu błąd baterii wyskoczył. Wyczaruje płyny kąpieli Isana Kids, wyczaruje wspaniałe bańki mydlane w twojej łazience oraz górę piany w wannie. Aha, i tu można jeszcze puszczać te. Ja lubię kąpiel w pianie, więc sobie pomyślałam, że to kupię. A, pachnie takim syntetycznym zielonym jabłuszkiem. Czuję się, jakbym była taka nie do końca ogarnięta. Dalej, drodzy Państwo, kupiłam maseczkę z Pushinem. Wiedziałeś się, że jest taka seria Pushinowych masek? Kupiłam ją oczywiście tylko i wyłącznie dlatego, że zobaczyłam, że jest tutaj Pushin. Jest to nawilżająca maseczka w płachcie i to jest... Kto jest dystrybutorem? Dystrybutorem jest marka polska. Aha, i maseczka też jest Made in Poland. No okej. Okay. Ja tutaj jeszcze dobrego mam? Aha, no mam serię Vibo, którą mogliście już zobaczyć na kanale w teście. A więc Vibo Doll Skin. Koniecznie mi dajcie znać, czy ktoś pójdzie stacjonarnie do Rossmana i rozmieni te składy, bo ja nie będę latać po Rossmanach stacjonarnie, a przecież na opakowaniu składu nie ma. Chodzi o to, czy ten puder to jest ten samo, co ten poprzedni, czyli Vibo, Mood, coś tam. Bo zdania są podzielone, podobno na stronach niby skład jest inny, więc nie wiem. Jeżeli ktoś zna rozwikłanie tej zagadki, to będę wdzięczna za informację. Wśród tych kosmetyków był jeden hit. Ale nic Wam zdradzać nie będę, zapraszam Was na film. Co ja tutaj jeszcze mam? Mam, kochani, jednak zdecydowałam się, świadoma praw i obowiązków, kupić z Lovely coś do testów. I Lovely w tym momencie wypuściło 3 paletki. Ja kupiłam tą, która wydawała mi się najbardziej... Teraz jej nie otworzę? Czy ona jest zaklejona? Ona jest zaklejona. Brownie Pie. Mamy tutaj ciasto brownie. Dobra, nie będę jej na razie otwierać. To jest ta paletka. I to znowu będzie trochę tak, że jestem jakaś nienormalna, bo znowu powiem, że to nie są moje kolory, więc będę wyglądać tak czy owak, ale na swoje usprawiedliwienie powiem tylko tyle, że dokładnie to przeanalizowałam i uznałam, że zrobię taki delikatny, brzoskwiniowy makijaż tą paletką i że te kolory całkiem mi się podobają, więc a nuż widelec będę wyglądała jak człowiek w niej. Kupiłam również Jelly Cheek. Taki rozświetlacz w formie galaretki. Bardzo chciałam kupić, słuchajcie, bronzer, ale wyobraźcie sobie, że na stronie Rossmana bronzer się wyprzedał, na stronie Lovely bronzer się wyprzedzał. Nie kumam tego, jak na stronie Lovely bronzer może się już wyprzedać. No ale najwyraźniej może. No i to też jest zaklejone. A tego jestem ciekawa i to kupiłam, żeby było jasne, nie pod jakiś film, bo to nie było tanie, to kosztowało chyba 25 zł. Tylko wiecie, że ja lubię takie rozświetlacze kremowe w płynie, lubię w ogóle takie produkty i pomyślałam, że to będzie całkiem niegłupie. Oczywiście fakt, że to jest marka Lovely może sprawić, czy może sugerować, że to wcale nie będzie... I to jest to jelly? To jest trochę za zimno, ale... Okej. Okay. Chciałam, że to będzie miało trochę inną konsystencję, ale dobra. No, ładnie tutaj się błyszczy, tylko jak zwykle nałożyłam w takie miejsce, pewnie mało widzicie. No, wydaje się, że ma właśnie fajną, taką lekko tłustawą formułę. Zobaczymy. Opis tego produktu był naprawdę zacny. Wzięłam również sobie skrab do ust, czekoladowo-cynamonowy. I nad tym się najdłużej zastanawiałam, mimo że to był produkt tam za 13 zł. To jest taki pizza na wodę, fotomontaż z brokacikiem, coś czuję.
a pachnie takim cynamonem, w ogóle dla mnie nie czekoladą, takim cynamonem gorszego sortu. Wzięłam również kredkę sobie do brwi, a właściwie Brow Creator, to jest kochanie 3 w 1, tu jest kredka, tu jest, czekajcie, że mnie żel. A na czym polegało to 3 w 1? Czekajcie, tu coś jeszcze było. A, i tu jest taki cień do brwi. Wziąłam to w tym jaśniejszym kolorze. Oraz jako fanka korektora marki Lovely wziąłam sobie teraz Illuminating Concealer, a więc taki produkt w pędzelku, który ma być rozświetlający. Takie produkty też bardzo lubię, więc mam nadzieję, że to był dobry wybór, dobry zakup. Wziąłam również z Flossleka cukrowy skrab do ust bezstresowy limonkowy. Szukam pudru, który zastąpi Inglota do twarzy, więc wziąłam sobie NYXa High Glass. Jeszcze go nie otwierałam, boję się, że to będzie coś bardziej jak rozświetlacz, ale opis był zacny, więc sprawdzimy. Wziąłam też podkład, który moim zdaniem jest nowością, a więc Fit Me Luminous Plus Smooth Normal to Dry Skin z witaminą E. Ale szczerze, to ja nie jestem pewna, czy to jest nowość. Ktoś na pewno z Was wie, więc dajcie mi proszę znać. Ja nigdy nie jestem w stanie się połapać w tych podkładach Fit Me. Teraz jak na niego patrzę, to wydaje mi się, że już kiedyś go miałam. A jak patrzyłam na niego na jakiejś stronie, nie pamiętam gdzie go kupiłam, to wydawało mi się, że faktycznie to jest nowość, więc... Więc tak? A, no i kochani, wzięłam również do testów podkład AA Go Green. Antybakteryjny, nawilżający podkład, wygładzający z selerem. I to jest podkład, który będę testować. Nie decyduję się na ten nowy z Eveline, ponieważ on jest matujący, antybakteryjny, więc on jest ni w gruchę, ni w pietruchę do mojej skóry. A ten jest antybakteryjny, ale jest też nawilżający, ma seler, jest naturalny i nie zawiera mikroplastiku. I ochy, i jachy, i więc pomyślałam, że sprawdzimy. Nietestowany na zwierzętach, już miał być zakaz w Polsce. Z tego co pamiętam, było coś takiego, że miał być zakaz w Polsce używania symboli, że coś jest nietestowane na zwierzętach, ponieważ każdy kosmetyk, który jest dopuszczony na rynek polski do sprzedaży, nie może być testowany na zwierzętach. Ja wiem, że teraz tam się okazuje, no bo ten sam produkt w Chinach jest testowany, ale to, co my kupujemy w Polsce, jest nietestowane na zwierzętach, więc miał być właśnie zakaz używania tych symboli, aby nie wprowadzać konsumentów w błąd, że coś, wiecie, że na tym jest, a na tym na przykład nie ma, to jak to jest, no więc no. Zobaczymy. Jeżeli ktoś go miał, to dajcie znać. I kochani, ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was rzecz jasna do kolejnych filmów. Jeżeli ten film przypadł Wam do gustu, proszę Was o pozostawienie kciuka do góry i o subskrypcję kanału, jeżeli jeszcze tego nie czynicie. Przypominam, w grudniu vlogmas, w grudniu rozdania dla Was. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i tak będzie. Najwyżej ja coś będę dla Was przygotowywać, także zapraszam Was gorąco do zostania ze mną. Całuję, pozdrawiam, do zobaczenia do kolejnego filmu.